Jak do tej pory, to jest krótkie podsumowanie 6 edycji, ponad 500 000 ludzi głosujących na zadania, było ich 146, jak do tej pory zrealizowanych, czy te, które obecnie realizujemy w ramach 6 edycji, i ponad 15,5 miliona złotych wydane na te 146 różnego rodzaju przedsięwzięć. I rozpoczynamy teraz 7 edycję, 3 miliony standardowo, to już jest przyjęte od pewnego czasu. Zadania będą subregionalne i zadania będą powiatowe. Te powiatowe między 50 a 100 tysięcy, subregionalne od 70 do 150 tysięcy złotych. Subregiony, tak jak do tej pory, jest tych subregionów 5, tu się nic nie zmienia, wszyscy mieszkańcy już się przyzwyczaili do głosowania w takim układzie subregionalnym. Zadania przede wszystkim muszą być zadaniami, które są zgodne z kompetencjami województwa, które mają taki wspólny motyw przewodny, czyli jakość życia. Przede wszystkim są to zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki. To są te, które są do tej pory tematy najczęściej poruszane przez mieszkańców, najczęściej zgłaszane. Zdrowie, integracja, ekologia. To są główne tematy i w takich będziemy cały czas się obracać. Też zaangażowanie z naszej strony dla mieszkańców, to jest ważne, ponieważ jeżeli są osoby, które mają pomysł, ale nie wiedzą, jak sobie poradzić, jak go zgłosić, za każdym razem pomagamy, organizujemy punkty informacyjne, w każdym powiecie taki punkt jest, a dodatkowo, jeżeli ktoś potrzebuje, możemy również przyjechać z tak zwanym mobilnym punktem informacyjnym i zawsze w czwartek, od momentu, kiedy uruchamiamy, czyli od dzisiaj, co czwartek będziemy organizować takie spotkania online. Każdy może się zalogować do nas, zgłosić i wytłumaczymy, co i jak zgłaszać. Od ubiegłego roku, to nam się sprawdziło, zadania zgłaszamy tylko i wyłącznie za pomocą specjalnej strony internetowej budzet.opolskie.pl, gdzie jest formularz zgłoszenia zadania, gdzie można wygenerować listę poparcia. I to dużo ułatwia, bardzo dużo błędów unikamy w ten sposób i bardzo mało zadań, już nam się to sprawdziło w ubiegłym roku z powodu błędów formalnych, musiało zostać odrzuconych. Ten system nam bardzo tutaj pomaga.